Z mojego doświadczenia wynika, że pracownicy o wiele bardziej wydajnie pracują wtedy, kiedy mają wysoce komfortowe biuro, gdzie czują się na tyle dobrze, żeby wykonać swoją pracę jak najlepiej. Również z tego, co wykazują badania naukowców, na przykład Instytut Ipsos przeprowadził takie badania na całym świecie na grupie 10 tysięcy pracowników, wynika, że niekomfortowe warunki powodują spadek wydajności nawet o 15%, co jest bardzo dużo jak na czas, który pracownik powinien poświęcić na tą relatywnie najważniejszą czynność, czyli pracę. Gdyby to przełożyć na liczby, okazałoby się, że w sektorze polskich przedsiębiorstw, w których jest zatrudnionych około 6 milionów pracowników, te straty by mogły wynosić nawet kilka miliardów złotych rocznie, co stanowi ogromną kwotę w porównaniu do tego, jakie są nakłady na wygodne biuro. Wydaje się, że pracownikom najbardziej przeszkadza brak możliwości skupienia się na wykonywanych czynnościach. Czyli open space to jest miejsce, gdzie cały czas coś się dzieje, jest ruch, pracownicy przychodzą, rozmawiają, stukają w klawiaturę i wtedy wydaje się, że pracownik może nie do końca być skupionym na to, co powinien wykonywać. Z mojego doświadczenia wynika, że wprowadzenie prostych wydzieleń w open space'ach powoduje znaczny wzrost komfortu pracy oraz wydajności pracownika. Te najprostsze wydzielenia to po prostu tafle szklane, które powodują, że dźwięk nie rozchodzi się w open space'ie, powodując, iż pracownik jest w stanie się skupić na swoich wykonywanych czynnościach. Komfort pracownika to nie tylko biura, ale również pomieszczenia znajdujące się w halach produkcyjnych. W tym miejscu, gdzie jest duże natężenie hałasu z zewnątrz, w czasie pracy, nie wiem, obrabiarek lub tego rodzaju urządzeń, jest nadzór, który powinien pracować w nieco spokojniejszych warunkach i tam też wykonujemy odpowiednie elementy, na przykład zabudowę kontenerową, w której można zachować dużą izolacyjność dźwiękową, przez co komfort pracy nadzoru znacznie się zwiększa.